Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zaczynamy najnowszy film oto z tego miejsca. Na tą chwilę jest godzina 8.37, 7 listopada 2021 i oto w ten niedzielny dzionek nakręcę dla Was jakiś film oto z tego miejsca. Interesuje nas okoń i jeszcze raz okoń. Jest ze mną kolega Heniu, jak widzicie tam z tyłu rozkłada sprzęty. No i spróbujemy coś złowić w ten niedzielny dzionek, więc zapraszam wszystkich Państwa na najnowszy film w moim i Henia wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Na razie nic, rozłożyłem drugą wędkę i łowię dwoma na spławik na czerwonego robaka. Heniu też na razie nic, no ale nie łowimy długo, na razie jest 9:09, słonko właśnie się przebija, zobaczcie, w oddali wszystko paruje, czyli szrąb, śnieg po nocy, bo było minus, na minusie temperatura i właśnie wszystko odtaja, jak to się mówi. Heniu skrobał samochód, a my posiedzimy. No tak, aby coś złowić nie na zero i zobaczymy. Oczywiście moja miejscówka tam wyżej była zajęta. Inny kolega przyjechał na rowerze wcześniej. I tak to mniej więcej wygląda, więc wędkujemy i czekamy na jakiegoś pasiaka. Chociaż jedną sztukę, tak aby była. Heniu, jak tam? Nic. 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 Słyszycie sami, jest pięknie, ładnie, ale na razie bez rybek. Ale słonko pięknie świeci. Zobaczcie, jak pięknie jest. Jak jest pięknie. A my próbujemy coś złowić. Pięknie. Pięknie, drodzy Państwo. Cisza, spokój. Jakiś pan z nami jest. Jesteśmy we trzech. Tam przed chwilą było u nas też trzech kolegów, którzy spinningują, poszli gdzieś. A my próbujemy coś chypnąć. Ale jest pięknie. Pięknie, cisza, spokój. I dzika woda na rzece. Miejscówka dzika, widzicie, jest w pytkę, tylko jeszcze jakieś pranka, ale na razie nic, więc machaj będą, ryby będą, z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno i nic, drodzy Państwo, nawet pyknięcia. Godzina 9.38, ale próbujemy, posiedzimy troszkę i może coś się skusi. Wolałbym siedzieć tam na swojej miejscówce, wiem tam gdzie rzucać, no ale zobaczymy. Tu też nie jest źle, ale ryba nie na braniu, jak to się mówi. Ale dopóki przynęta w wodzie, nic. A u Ciebie? No. No robaka mi zdjął, skurczył. Zdjął ci? Heniu branie miał o konia, ale mu spadł na robaka. Zobaczymy. Co i jak. Więc wędkujemy. I wasze zdrowie. Mówię, wasze zdrowie, drodzy widzowie. I odpoczywamy. Słonko świeci. Jest w pytkę.
wiaterek delikatny zrobił się. Ale fajnie, fajnie, fajnie. Z tym, że nic nie pyka. Ale wędkujemy. Czyli Heniu złowił okonia. 25 cm. A ja jeszcze bez ryby. Więc dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić, więc wędkuję dalej. Próbując coś złowić w dzisiejszym dniu. Ja nadal nic. Zaraz przejdziemy tam wyżej, bo widzę, że ten pan z rowerem zwija wędkę, więc chyba będzie jechał do domu, więc przejdziemy tam. No i zobaczymy, czy tam na mojej miejscówce coś uda się złowić. Oby, oby. Tak, aby chociaż jakąś rybkę dzisiaj zaliczyć i nie być zerowym w dniu dzisiejszym. A więc przejdziemy i zobaczę tam, może tam coś się złowi. Ale to jeszcze chwilka. Nic nie bierze, więc gościu też się zwija i dobrze. I dalej nic, a godzina już 10:50. Heniu, i tak mówiłem, miał jedno branie, ryba spadła, później drugie branie okonia 25 cm złowił. Ten pan też miał jakieś tam rybki, co wypuścił, widzieliście. Niedużo, dwie, może trzy sztuki. A ja jeszcze bez ryby. Ale przejdę tam na górę i zobaczymy tam co i jak. Dobrze. Jesteśmy z tej strony. Próbujemy. Próbujemy. Czyli robaczki. I spróbuję z tej strony coś złowić. Zobaczymy tutaj, czy z tej strony będzie jakiś efekt. Więc wędkujemy tu. Zaraz przyniosę krzesełko. Ok, tylko postawię. Idziemy po resztę maneli i tutaj obłowimy. Zobaczymy tutaj na dwie spławikówki, na czerwonego, czy jakiś garbaty się skusi. Więc siedzi garbusek. Okoń! I taki garbusek, który wraca do wody. Nie jestem zerowy i jest pięknie. No, czekam na drugiego okonka. O! On nie zaciął się, ale brańko było, więc zakładamy świeżego robaka i rzucamy dalej. Jest kolejny garbusek. Taki ładny zjedz robaczka. Taki malutki nawet. Skusił się, ale jakieś brania są. To jest najważniejsze. Myślę, że znów mi się robaki skończą, ale wiem gdzie mniej więcej dzisiaj stoją te okonki.
no jak najwięcej, aby złowić. Zawołałem Henia, Heniu poszedł zamknąć samochód, zaraz tutaj przyjdzie i będziemy we dwóch obławiać tą miejscówkę przy pomoście. A więc Heniu, fajne miejsce, nie? Fajne. No. Ja nie byłeś tu jeszcze, no widzisz. Najważniejsze, że ci się podoba. Piękne miejsce, jak to mówisz. Trochę wieje, ale to nie szkodzi. Nie szkodzi, siedzimy, wędkujemy i oby jeszcze parę okoni połowić. Godzina 12:03. Czas jest dobry. Więc wędkujemy oto w tym miejscu. Okej. Wędkujemy. Malutkie te okonki, no ale są najważniejsze, że pykają, ale wiatr wieje, bardzo zwiewa, ale jakieś tam nieduże rybki są. Strasznie wieje, strasznie wieje, drodzy Państwo. Ale wędkujemy. A więc kolejny miłośnik czerwonych robaków. I tak to, drodzy Państwo, wyglądało. Ja świnką zerwałem trawę. Jedziemy na Kielce. Heniu już idzie. I tak to mniej więcej wyglądało. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Czas jechać na Kielce na jakiś obiad. Narka. Cześć.